Wydaje się, że w naszym kraju pojawiła się optymalna śmieciarka. Jest to najczęściej podwozie w układzie napędowym 6x2 z tylnym systemem załadunku pojemników. To obecnie najpopularniejsza wersja spotykana w naszych miastach. Właśnie tego typu pojazd trafił do nas na testy. Mercedes Actros 2633 z zabudową Terberg. Poznajmy go bliżej. Zróbmy sobie spacerek wokół niego. Od razu widać, że mamy do czynienia z pojazdem dobrze przystosowanym do tej roli. Rozstaw osi o optymalnej długości pozwolił na instalację zabudowy o sporej pojemności. Musimy pamiętać, że odpady są coraz lżejsze i potrzebują bardziej pojemności niż ładowności śmieciarki. Trzecia oś jest podatna i skręca w przeciwnym kierunku niż pierwsza. To znacząco zmniejsza promień zawracania ciężarówki. Plastikowy, szary zderzak i stopnie wejściowe to jednocześnie najnudniejsza, ale i najbardziej przystosowana część kabiny. Otarcia w tym obszarze to chleb powszedni w firmach poruszających się na terenach mocno zurbanizowanych. Ale na neutralnym kolorze, barwionym w masie, łatwo to zamaskować lub szybko wypolerować bez wołania lakiernika. Biała szoferka i zabudowa to nie tylko ekonomiczny trend importera, ale i moda wśród firm komunalnych. Biel kojarzy się z ekologią, czystością i obecnie jest chyba najpopularniejszym kolorem w branży. Wchodząc do kabiny, od razu zauważamy brak lusterek. Tak, bezlusterkowce dotarły także do śmieciarek. I co ciekawe, wydają się tu jeszcze bardziej użyteczne. Klasyczne wielkie zwierciadła albo zasłaniały widok, albo były narażone na uszkodzenia, albo nie radziły sobie w ciemnych bramach prowadzących do podwórek typu studnia. Ciekawostką wersji bezlusterkowej jest klasyczna deska rozdzielcza. Mamy tu mały ekranik pomiędzy dużymi, czytelnymi zegarami. Za to do obsługi zabudowy przygotowano osobny komputer, który nadrabia w kwestii elektroniki pokładowej. Nie mówiliśmy o wnętrzu, bo stylistyka wnętrza kabiny Actrosa należy do najbardziej stonowanych i ergonomicznych. Brak szaleństw stylistycznych nie oznacza nudy, ale przede wszystkim nie męczy oczu. Szarości i czernie są neutralne, a wnętrze łatwo utrzymać w czystości. Pozostało nam zapiąć pasy i ruszyć w drogę. Wystarczająca moc silnika i dobrze dobrane przełożenia powodują, że Actros sprawnie porusza się przy zbiórce odpadów. Od kubła do kubła, jak i na autostradzie. Kompaktowe rozmiary ułatwiają nie tylko manewry w ciasnej zabudowie miast, ale i na wąskich gminnych drogach. 3 osoby w szoferce, nawet w zimowym odzieniu, nie będą się wzajemnie o siebie ocierać w czasie jazdy. A gdy postanowią się rozpłaszczyć, bez trudu znajdą miejsce na ubranie lub inne przedmioty za fotelami. Komu polecamy tego typu śmieciarkę? Jak wspomnieliśmy na początku, to najpopularniejszy rodzaj śmieciarki w Polsce. Dlatego zadowolone będzie z niej szerokie spektrum użytkowników. Actros sprawdza się zarówno na gminnych lub osiedlowych uliczkach, jak przy odbiorze odpadów z dużych firm. Gama obsługiwanych pojemników także wskazuje, że każdy posiadacz tej śmieciarki będzie z niej bardzo zadowolony.